Nagrywamy czy nie nagrywamy? Dobra, teoretycznie nagrywamy. Szybki unboxing, bardzo szybki. Gazu pieprzowego. Będzie to wczesny prezent dla mojego taty, który wspominał, żeby mu się przydał po pewnym incydencie na drodze. Jak ktoś tam zaczął mu hamować, jakoś wyprzedzać go. W każdym razie. No, nieprzyjemna sytuacja, bo, że tak powiem, wiem, o co chodzi dokładnie. Jest mnóstwo chamstwa na drogach, także i każdy zaraz wychodzi i się rwie do, że tak powiem, bicia, a nie każdy na to ma ochotę. Także ta rzecz powinna zniechęcić tak naprawdę każdego, jeżeli, że tak powiem, ten środek dotrze do tej osoby. Kupiony z Military. Zobaczymy. Jednej rzeczy nie sprawdziłem, ale to już dopiszę w komentarzach. Zastanawia mnie po prostu, czy oryginalny produkt nie powinien przychodzić w blisterze, bo jednak jest to produkt, że tak powiem, jednej z najbardziej znanych na świecie marek, a przyszło nam to czymś takim w kartonie, więc no dobra. W każdym razie idziemy z tym tam, gdzie jest trochę więcej światła. Mamy takie coś. Jedna paczuszka, nic więcej. Tak naprawdę. Malutka, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu, że tak powiem, z przetransportowaniem tego, aczkolwiek jednak w blisterze, no bezpieczniej to by sobie się działo. Aczkolwiek, no mówię, no to jest plastikowy pojemnik, nic nie powinno mu się stać. Zastanawia mnie jednak tylko, czy producent rzeczywiście, a nie, to nawet nie jest, przepraszam, to jest metalowe. Czy producent sprzedaje to też właśnie w blisterach, czy po prostu luzem? Coś mi się nie chce wierzyć, że to jest luzem sprzedawane, ale okej, dobra. Mamy tutaj gaz pieprzowy Fox Labs 6. 3, to nie jest 6, to powinno być 5-3. W każdym razie jest to chyba najmocniejszy gaz dostępny na rynku. Jeden z najmocniejszych, bo wiadomo, że są jeszcze inne firmy. W każdym razie, tak. Ktoś kiedyś pisał właśnie, że naklejka trochę tandetnie na metalowej puszce, że powinien być nadruk. I totalnie się z tym zgadzam. Gaz pieprzowy o ostrości 5 milionów 300 tysięcy SHU, niepalny, zawiera 2% środka drażniącego. Rozpylić bezpośrednio na twarz napastnika, powoduje natychmiastowy i silny efekt pieczenia skóry oraz błon śluzowych. Ostrzeżenie, użycie w innych celach niż obrona konieczna może być traktowana jako przestępstwo. Wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych przez Fox Labs International, bla 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 bla. Ostrzeżenie pod ciśnieniem nie przebijać, wystawiać na działanie, nie wystawiać na temperatury powyżej 50 stopni. Mamy tu takie delikatne zabezpieczenie, że musimy palca, tutaj nie naciśniemy z góry. Także musimy palca tu włożyć. Dopiero tutaj jest, mam nadzieję, że to widać. Tu jest dopiero ten przycisk w środku, także tutaj z góry nie naciśniemy przez przypadek. Bardzo poręczna, nie wiem jaka tu jest pojemność. To jest chyba 49 ml z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to jest w ogóle data produkcji, czy nie. Wydaje mi się, że to może być data produkcji. Gdzie 18 to jest rok, 11 to jest miesiąc, a 14 to jest dzień. Z tego co pamiętam, daty amerykańskie są właśnie tak dziwnie napisane, że jest rok na końcu, miesiąc na początku, a dzień jest w środku, tak? W każdym razie muszę to jeszcze sprawdzić, bo czytałem recenzję, że te gazy pieprzowe mają życie półkowe, shelf life, dosłownie tłumacząc z angielskiego, 3 lata. Także jeżeli tu jest, że tak powiem, no prawie że 2019, tak? No to jeżeli rzeczywiście to jest ta data i to jest końcówka, że tak powiem, 18, czyli ten prawie 19, no to całkiem spoko jeszcze, tak? Natomiast trzeba patrzeć też, bo nie wiadomo jak z ciśnieniem. Producenci pisali, że jeżeli chodzi o właściwości tego składu, co jest tak naprawdę jakiś tam wyciąg z tych papryczek czy z czegoś, że on nie traci w ogóle potencji, natomiast ciśnienie może nawalić także zamiast tych tam 3 metrów zasięgu działania może być to obniżone do jakiegoś tam mniejszego dystansu, bo w ogóle może nam nie wystrzelić, co byłoby no kiepską sprawą, tak? Także no jednak jest to narzędzie
do obrony koniecznej i jeżeli by nam takie narzędzie właśnie zawiodło, no to trochę lipa, tak? Także jednak tych dat wypadałoby przestrzegać. Nie wiadomo, jak to jest tak naprawdę właśnie z tymi, no nadruk to jest 90%, że to jest jednak fabryczny nadruk, tak? Zresztą on jest w ogóle nie jest wydrukowany, przepraszam, to jest wyryte w tym. Także tego nikt nie powinien podrobić czy coś, aczkolwiek nie wiemy, czy muszę właśnie sprawdzić, miałem to sprawdzać na spokojnie, w ogóle ten unboxing miał być robiony 2 dni później, ale przy okazji podjechałem na pocztę i odebrałem paczkę, bo miałem trochę czasu, więc dzisiaj, więc mogłem zrobić ten szybki unboxing. W każdym razie miałem sprawdzić właśnie, czy te produkty w ogóle przychodzą w blisterach, bo jeżeli przychodzą w blisterach, to po co ktoś, raczej no niby wiem, bo jest polska naklejka walnięta na to. Stream Law Enforcement Formula 5.3. To jest żelowy, z tego co wiem. Ale chwila. Wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych przez Fox Lab International. Waga netto. Dystrybutor na terenie Unii Europejskiej. 43 mm tu jest. Na terenie jest Szajnochy, Bydgoszcz, Polska. Fox Labs EU, foxlabs.pl. No to jednak lipy nie powinno być. Myślałem, że to jest bezpośrednio. Że to jest bezpośrednio sprowadzane z Ameryki, gdzieś tam, nie wiem, przeklejane przez militaria, ale jednak to jest dystrybutor polski. Chyba nie powinienem mieć tego skierowanego w oczy. W każdym razie tak, opuczę. Chociaż może lepiej nie pukać tego. Lepiej może tego nie pukać, bo tam widzę, że to jest zwykły po prostu, że tak powiem, zwykły pojemnik. Zawahałem się przez chwilę, bo czułem, że coś jakby stukało w środku, nie wiem, może nie powinienem tym tak trząść. W każdym razie, no tam są jakieś elementy metalowe, nie chcę, żeby tam woda została czy coś i żeby to później, że tak powiem, nawaliło przez to, że trochę wody tam się dostało, ale w sumie pal licho. Powinno być wszystko i tak nas zapieczętowane. Tu nic nie powinno się tego wydostać. Także mamy puszeczka rozmiar 43, było jeszcze 59 i się zastanawiałem właśnie, czy nie wziąć 59. W każdym razie ten rozmiar wydaje się być idealny i przyniosłem tutaj kaburę od Ledermana, żeby sprawdzić, czy ta kabura będzie pasowała do tego gazu. A dlaczego ta kabura? Zauważyłem, że na militaria.pl nie mają żadnej kabury z klipsem. Czyli wszędzie musimy nosić pasek i nie ma tego klipsa, gdzie możemy sobie to zahaczyć tutaj o spodnie, co jest dość upierdliwą sprawą, bo jak ktoś nie nosi paska, to nie będzie specjalnie paska nosił, żeby nosić przy sobie gaz, tak? Także to się nawet, to jest w ogóle metalowe w środku, także on się naprawdę odchyla mocno. Możemy cały palec włożyć i jak ktoś ma naprawdę dużego palca, to też tam bez problemu włoży, bo to się odchyla naprawdę daleko, tak? Także nie sposób jest tam nie włożyć tego palca. Także tak, rozmiar jest sądzę, że idealny. No jeżeli musimy pryskać więcej niż dwóch napastników naraz, no to tak jak gdzieś tam ktoś na forach pisał, że trzeba przemyśleć, czy na pewno wszystko zrobiliśmy, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji, tak? W każdym razie taki pojemniczek 43 mm, mililitry starcza na około 11-12 psiknięć, tak? Także takich kilkusekundowych, więc na jedną osobę, żeby zniechęcić, powinien starczyć. No i jest przede wszystkim bardzo poręczny, tak? Ja mam naprawdę małe ręce i mieści mi się praktycznie, że w ręku. I powiem szczerze, że myślałem, że on będzie jeszcze ciut mniejszy może. Może nie to, że mniejszy, ale ciut mniejszy, nie szerszy, tylko węższy będzie, bo on jest całkiem pękaty. Jest całkiem pękaty i teraz jak patrzę na tą kaburę, to powiem tak, wyciągniemy bit extension. W ogóle pierwszego dzisiaj multitoola odesłałem, który miał być, że tak powiem, multitoolem, który miał zastąpić ten multitool, który ma luzy w ostrzu. Niewielkie, ale są i mnie irytują. W każdym razie będę też go odsyłał. Zobaczmy, czy dobrze będzie ta kabura Nitte Ise Innovation, Nitte Ise 45 zł. Nie jest ona najtańsza, bo są za 20. Jakieś tam, że tak powiem, kiepskawe kaburki z podobnego materiału do gazów, aczkolwiek żadna nie ma klipsów.
Znalazłem na jakiejś innej stronie kaburę za 20 zł, która wyglądała mniej, że tak powiem, ociężale w porównaniu do tej. I miała klips, także nie wiem, muszę jeszcze porozmawiać z jakimiś tam pracownikami tej military.pl i zapytać się, czy mają jakieś kabury właśnie z klipsem, bo taka mnie interesuje. Także zobaczmy, czy wejdzie ten gaz. Co prawda ta kabura jest uniwersalna do różnych multituli, do gazów nikt jej nie przewidział, ale kto wie, zaraz sprawdzimy. Okej, dobra. Wchodzi, ale nie jest to kompletnie. Jest rozepchany na maksa kabura. Nie nadaje się. Kompletnie moim zdaniem da się w tym trzymać jak najbardziej. Da się nawet zamknąć bez problemu. Aczkolwiek raz, że ta kabura jest za masywna, moim zdaniem. Będzie odstawała i tak jak mówiłem, no odstaje to strasznie. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy niedobrze widać. Jest za masywna, za duża i po prostu się ją rozciąga na maksa, także średnio się nadaje do tego. Wyciąga się łatwo, na pewno się wyciąga łatwo. Chwila, w ogóle zaczepię po prawej stronie. Ja bym i tak nie nosił po prawej stronie, musiałbym sam, jakby to miałoby być dla mnie, to i tak bym musiał sobie znaleźć jakieś miejsce, ale ogólnie powiem, że jest grubawy ten pojemnik. Jest grubawy, także. Okej, powiem tak, nie jest zły. Jeżeli komuś nie przeszkadza noszenie takiej kabury, która po prostu odstaje, no to nie widzę problemu, tak? Bo rzeczywiście nie ma problemu i z wyciąganiem też dosyć się łatwo wyciąga. Jest opór, na pewno nam nie wypadnie. Aczkolwiek mam wrażenie, że jest po prostu troszeczkę za wąska ta kabura. No fajnie mi się zaczepiło za gacie, to teraz nie wyjmę już tego. System jest naprawdę dobry. Możemy być pewni, że ta kabura nam się sama nie odczepi. Dobra, odczepiłem. Sprawdzę w ogóle jeszcze, czy nagrywam. Nagrywa się? Teoretycznie się nagrywa, bo wyłączyłem diodę sobie frontową i zapomniałem włączyć. Łapię jak nie wiem co. W każdym razie, no kabura jest. Kupię za 20 zł, tylko właśnie w tamtym sklepie nie chcę kupować jakimś innym. Wolałbym sobie budować, że tak powiem, konto klienta w jednym sklepie, ale jeżeli Militaria nie ma kabury żadnej takiej, że tak powiem, przystosowanych do gazów z klipsem, no to trochę lipa, tak? No bo nie wszyscy noszą paski, na litość boską, tak? To więc kabura bez paska jak najbardziej powinna być. Nie ma już wody? Gdzieś tam jeszcze trochę jest tej wody. W każdym razie bardzo poręczny. Malutki ten gazik jest. Nie wiem, jak wygląda 59 ml. No pewnie jest ta puszka troszeczkę dłuższa. I tutaj, no jeszcze troszeczkę by było jednak zapasu chyba. Ciut niewiele, naprawdę niewiele. Także, no nie wiem, zamówię wersję sobie jeszcze, wersję 59 ml, ciut większą. I zobaczę, ale ta kabura jednak się nie nadaje z tego względu, że po prostu już się za bardzo rozciąga, tak? Tak jak do multitoola, multitool troszeczkę jest węższy, jest dłuższy i o wiele cięższy, ale pucha jest po prostu pękata i rozciąga tą kaburę, ale przetestujmy jeszcze raz szybciutko, jakby to. Nie jest nawet źle, powiem tak, jeżeli ktoś naprawdę nie ma, że tak powiem, albo nosi jakieś długie bluzy, ale to i tak ta bluza po prostu odstaje i to widać, że ktoś tu coś ma, tak? Także na pewno to nie jest miejsce, że tak powiem, niewidoczne dla całej reszty ludzi. No, mocno się rozciąga, mocno się kabura rozciąga. Nie ma problemu z zamknięciem jej. Mam nadzieję, że to widać. I z wydostaniem jej. Wydostaniem też nie ma problemu. Jedną ręką jestem w stanie to zrobić. Tak samo włożyć jestem jedną z ręką w stanie. Bez problemu, na pewno bezpiecznie sobie siedzi. Także, jeżeli mówię, komuś nie przeszkadza, że sterczy kabura jest dosyć masywna, tak naprawdę nie mam porównania z innymi kaburami, bo żadnej nie miałem. Możliwe, że te inne tak samo będą odstawały i nie ma tak naprawdę jakiegoś takiego sposobu montażu tego tak, żeby tego nie było widać,
ewentualnie trzymać gdzieś w kieszeni. W każdym razie, tak jak mówiłem, jedną ręką jestem w stanie bez problemu otworzyć, wyciągnąć, palec wkładam i jestem gotowy, tak? Także spoko, spoko. Natomiast kwestia zostaje kabury. Jak rozwiązać kwestię kabury, bo po prostu mam wrażenie, że ta jest nieprzystosowana do tego. Także tutaj multitool idealnie wchodzi. Multitool tego nie rozciąga. Pomimo tego, że tutaj naprawdę wiele rzeczy się znajduje w środku, to czuję, że ona nie jest tak rozciągnięta, jak przy wkładaniu tego pękatego gazu pieprzowego. Chwilę, gdzie my to żeśmy z tej strony wkładali. Także ogólnie pierwsze wrażenia z gazu pozytywne. Tylko trzeba znaleźć, że tak powiem, jakieś miejsce przechowywania tego gazu. I no, żeby to było jednak też miejsce, do którego mamy łatwy i szybki dostęp, tak? Bo no mówię, nie wiadomo ile tego czasu na reakcję będziemy mieli. Tak jak tato będzie woził gdzieś tam w samochodzie, no to jasne, jakoś sobie tam miejsce sobie znajdzie, czy w drzwiach, czy gdzieś pod kierownicą w jakiejś kieszonce, nie kieszonce, a półeczce, czy coś. Także tam nie powinno być problemu. Natomiast jeżeli chodzi o noszenie przy sobie, powiem tak, nie za bardzo się da ciężej tej kabury zrobić, no bo jednak ten gaz jest szeroki, ale nawet jeżeli inna budowa jest tej kabury, typu, że nie ma tej górnej części, która, ja pokazywałem tego na filmie przy Ledermanie, jak wpasowałem, że tu jest taka skorupka z góry, więc jeżeli tej skorupki nie było, to już tutaj jest pół centymetry, czy nawet centymetr, że tak powiem, jest ta kabura węższa. Ten klips też mógłby być bardziej ukryty, nie musiałby być taki ogromny i sterczący. No ale ona nie była przystosowana, ta kabura, tak naprawdę do noszenia gazu lekkiego, tylko właśnie do jakichś tuli, które mogą ważyć, więc musi być solidnie wykonana i jak najbardziej do tego się sprawdza, bo nosiłem ją, jak byłem na wyjeździe w Katowicach, nosiłem je po kilka godzin dziennie i oprócz tego, że mi cały multitool, całe gacie ściągał, w sensie spodnie, to nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę. I nawet chwilę nie pomyślałem, że ona mi może gdziekolwiek wyskoczyć, coś mi może wypaść z tego. Bardzo, że tak powiem, wszystko było na swoim miejscu, wciśnięte. No ale do gazu będę musiał poszukać czegoś innego. Także zobaczymy. Prosta konstrukcja, widzę, że to jest po prostu zwykła butelka z tym, z takim tym dzyndzelkiem, który się naciska i tak jak dezodorant się zdejmie tą budowę, naciska się i po prostu to wylatuje. Także tak. Fox 5.3 Stream Law Enforcement Formula. Ponoć policja i wojsko używa takich w Stanach Zjednoczonych i z tego co czytałem, to też jest właśnie taki jeden z najsolidniejszych wyborów. Także tani nie jest, bo kosztował 100 zł. A są po 20 zł, są nawet tańsze, aczkolwiek czyta się też opinie różne, że za długo trzeba czekać na czas reakcji, że nic nie działa, że ktoś był delikatnie pijany i w ogóle nie poczuł. No tu jesteśmy pewni, że to jest najmocniejsze, co możemy być. Nie pamiętam dokładnie, jakie tu są te oprocentowania, ale z tego co pamiętam, 2% środka drażniącego to już jest w stanie niedźwiedzia zatrzymać, także jeżeli człowieka nie zatrzyma, no to bym się dziwił, tak? Tym bardziej, że widziałem testy na ludziach, jak sobie ludzie testowali na siebie, znajomi, jakieś takie tańsze, te gazy pieprzowe i no ogólnie ludzie są wyłączeni przez kilka godzin, przynajmniej po pół godziny, przez pół godziny to musieli pukać twarz w jakichś mlekach, w jakichś płynach, jakichś takich, które tłuszcz zmywają, także no jest masakra, jest ogólnie masakra. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiał tata tego używać, ja też nigdy nie będę musiał tego używać, póki co to jeszcze nie mam, ale tak. Także ogólnie pierwsze wrażenia dobre. Tak, to jest wyryte, data jest wyryta, tylko muszę zobaczyć, jak rozczytać tą datę, pewnie w internecie jest, firma jest popularna, więc informacji powinno być dużo w internecie. No i ja sobie zamówię wersję 89 ml,
Czyli teoretycznie ona powinna być ciut dłuższa, niewiele, mam nadzieję, że nie jest szersza, bo to już jest szerokie, dobrze leży w mojej małej dłoni, aczkolwiek większego chyba bym nie chciał, bo to już się zaczyna wtedy problematyczne z przenoszeniem i noszeniem, a jeżeli nie mamy tego, że tak powiem, non-stop przy sobie, to nie ma sensu tego w ogóle nosić, bo moment, kiedy zostawimy to w domu, to może być właśnie moment, kiedy będziemy tego potrzebowali. Także jeżeli już się zdecydujemy na kupienie tego, to jednak nośmy tego zawsze przy sobie, tak? Wtedy mamy szansę, że tak powiem, skorzystać z tego, na co się przygotowywaliśmy. I tak jak ktoś kiedyś gdzieś mówił, pisał, że jaki jest nóż najlepszy? Jakiś tam do jakichś bushcraftowych rzeczy czy czegoś. Nóż taki, który się ma przy sobie, tak? Co z tego, że mamy mnóstwo noży, jak którego się razu nie weźmiemy i nam zabraknie i akurat będziemy go potrzebowali. Byle jakiego noża. Także tak, małe, poręczne, tylko sposób przechowywania muszę jakiś fajny ogarnąć. Tą kaburę już widziałem, wpadła mi w oczy. Fajna, taka ekoskórowa kaburka. 20 zł, kupię dwie i mam nadzieję, że ten gaz wskoczy tam idealnie. I ten większy też, także do kolejnego unboxingu, tak? Kamery nie ustawiałem przez telefon, także mam nadzieję, że wycelowałem na czuja. Dobrze. Tam jeszcze była jakaś informacja, ale już jest naklejona jedno na drugie, że użyć chusteczek Sudecon. Nie trzeć, nie stosować żadnych maści, kremów lub olejków. Jeśli podrażnienie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem. Nie wiem, co jest tam dalej, bo już nakleili jedno na drugie, także... także tak. I mam nadzieję, że polska wersja nie jest okrojona kilka innych rzeczy na polski rynek i rzeczywiście, że tak powiem, jest ta sama formuła w środku, co i w Stanach jest, tak? No ale jest wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, także nie widzę powodu, dla którego to miałoby być inne. Aczkolwiek na pewno jest etykieta polska, czyli, że tak powiem, oficjalnie jest to rozprowadzane w Polsce. Fox 5.3. Dzięki za oglądanie, do następnego unboxingu, w którym pewnie będzie kabura do gazu i większa wersja 59 ml. Także dzięki, do następnego. GoPro, stop recording!